We wtorek, 5 lutego, w siedzibie Nowogardzkiego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej burmistrz Robert Czapla przekazał zestaw komputerowy na potrzeby zarządu koła działającego przy zakładzie karnym. Emeryci zakładu karnego, którzy spotykają się tutaj na ulicy Zamkowej, integrują się, mają swoje posiedzenia, poprosili, czy nie moglibyśmy im przekazać komputera, żeby wysłać maila, żeby wysłać pismo, żeby wydrukować jakiś dokument. Z przyjemnością to zrobiliśmy. Sprzęt, który posłuży związkowi, odebrał z rąk burmistrza Jerzy Tembłowski, przewodniczący zarządu Nowogardzkiego Koła. W rozmowie z panem burmistrzem pewnego razu powiedziałem o naszej sytuacji i powiedział, że jeżeli tylko będzie miał, po prostu przekaże nam. Bardzo jesteśmy wdzięczni. W dzisiejszej dobie praca bez komputera, z bankami, z kontrahentami, gdzie wyjeżdżamy na wycieczki, ewentualnie jakieś tam nasze spotkania zbiorowe, to są rekreacyjne. No potrzebny jest ten kontakt taki mailem. W czasie odwiedzin w uznaniu i podziękowaniu za dobrą współpracę Jerzy Tembłowski przekazał burmistrzowi Robertowi Czapli okolicznościowy medal związku. Oczywiście dalej współpraca ze wszystkimi seniorami z mojej strony będzie. Deklaruję, że jestem otwarty na każde inicjatywy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.